Backside Crooked Grind albo Crooksik, ponieważ z tą nazwą się też spotkałem odnośnie tego triku. Jak wspominałem we wcześniejszym filmie, jest to mój kolejny ulubiony trik na liście moich ulubionych trików. Poza tym, jeżeli nie oglądaliście mojego poprzedniego filmu, to macie tutaj kartę. Powinno się wam wyświetlić w prawym górnym rogu. Także siema, Artem z tej strony. I w tym filmie pokażę wam, jak zrobić backside Crooked Grinda. Także bez zbędnego sami wiecie czego, lecimy z tematem. Oczywiście przed nauką Crooksa to polecam wam najpierw nauczyć się backside noslide. No i oczywiście jeszcze ollie oraz frontside ollie. Także jeżeli chodzi o ustawienie nóg, to macie mieć ustawione standardowo jak do ollie. Tylko pamiętajcie o tym, żeby palce w przedniej nodze nie wychodziły poza deskę. Dlatego, że będzie was zatrzymywać na przeszkodzie, ponieważ przednie palce będą stykać się z przeszkodą i będzie was zatrzymywało. Więc podjeżdżamy dosyć blisko pod lekkim kątem do murka, rurki albo przeszkody, na której uczycie się w tym momencie tego triku. Następnie wykonujemy ollie i lekko przekręcamy się ramionami na przeszkodę. A następnie wbijamy się na przeszkodę, gdzie przedni trak się wygnie w ten sposób, jaki możecie zauważyć teraz na ekranie. Dalej dociskamy nosa przednią nogą i przejeżdżamy na przeszkodzie tyle, ile chcemy. A potem musimy jeszcze zejść z przeszkody. I są na to dwa sposoby. Czyli zeskakujemy z tego triku, robiąc przy tym takie mega małe noli, albo schodzimy, wypychając przedniego traka z powrotem na naszą stronę. W tym filmie pokażę wam ten drugi sposób, dlatego że jest on najłatwiejszy przy nauce tego triku. Także przy końcu, albo wtedy kiedy zdecydujemy się zejść z tego triku, to wypychamy przednią nogą przedniego traka z powrotem na naszą stronę. I potem lądujemy i odjeżdżamy. No i mogę ci pogratulować. Właśnie nauczyłeś się nowego triku. Szacun z mojej strony. Oczywiście, tak jak przy noslide'zie, polecam wam się nauczyć tego triku z miejsca, żeby móc wyczuć, jak się grinduje na tym triku. A potem powolutku, małymi kroczkami, możecie dodawać prędkość. Poza tym to, jeżeli macie problem z zejściem, to wbijcie sobie do głowy, że przy tym triku chcecie zejść w taki sposób, jakbyście robili backside ollie. To bardzo pomaga. Dodam też, że jeżeli dobrze robicie ten trik, to powinniście mieć takie ślady na traku oraz z boku deski. No dobra, to teraz porozmawiajmy o tym, na jakie błędy możemy się napotkać przy nauce tego triku. Możesz lądować na nose slide'a. Dzieje się tak dlatego, że jesteś trochę za daleko od przeszkody. W takim przypadku musisz podjechać trochę bliżej. No albo jesteś trochę za bardzo pochylony do tyłu. Możesz też zatrzymać się na przeszkodzie. Dzieje się tak, ponieważ pochylasz się za bardzo do przodu. Wyprostuj się trochę, ok? Poza tym to, jeżeli dalej cię zatrzymuje, to posmaruj sobie trochę przeszkodę. Powinno pomóc. To też może być jedna z przyczyn, dlaczego cię zatrzymuje na przeszkodzie. Albo trochę przyspiesz. Nie bój się. Zaufaj sam sobie, a na pewno się uda. Możesz też przy schodzeniu z tego triku lądować na primo. No cóż, to normalne. Nie poddawaj się. No albo może się tak dziać dlatego, że masz trochę palce w przedniej nodze wysunięte trochę za bardzo do przodu. Tak jak mówiłem przy ustawieniu nóg, musisz mieć je na desce, a nie poza deską. Możesz też wylądować ten trik, ale wyrzucić cię z deski. Dzieje się tak dlatego, że przy lądowaniu tego triku jesteś trochę za bardzo pochylony do przodu. Tak samo jak przy wchodzeniu i schodzeniu z tego triku musisz być wyprostowany. No i to właściwie chyba tyle. Jeżeli chcecie coś dodać od siebie odnośnie błędów tego triku, to zapraszam do sekcji komentarzy. Jestem tylko człowiekiem i mogłem zapomnieć o czymś wspomnieć. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli ci się spodobało oraz pomogłem, to wiesz, co masz zostawić dla naszego zajebistego algorytmu. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowy, to polecam zostawić subskrypcję, aby być na bieżąco. Zostaw też komentarz dla statystyk, ponieważ to naprawdę pomaga. Discord też świetna sprawa, także zapraszam. To tyle, także trzymajcie się i... Cześć.
prophecy is true. La 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 la. La la la.